siema, siema, w stanie 9.5. Witam po ogromnej przerwie. A to z tego względu, że też no... Szczerze, co ja będę gadał, no werby nie miałem. Żeby coś nagrywać, też się troszeczkę pozmieniało. Mój motocykl zmienił barwy. Barwy na nasze teamowe. Finlandia Six Daysowa poszła w odstawkę i zmieniłem na nasze barwy takie czarne ze złotym. Później wam pokażę. No z jedynki chciałem trochę to zmaściłem, ale mniejsza o to. Także teraz idziemy sobie troszkę pojeździć. Ale dzisiaj bez większego szału, takie blibli bla bla. Z tego względu, że no niestety nie udało mi się wyrwać z większą ekipą, bo ludziska tam mają coś zajęte. Ale na pewno teraz już wracam, żeby coś tam ponagrywać, bo też już troszeczkę tego mi brakowało. No dzisiaj nie nastawiajcie się na jakiś mega zajebisty filmik, bo na pewno nic nie będzie takiego mega ciekawego. Tylko taki główny przejazd i jakieś tam luźne gadanie, nie? Także no co, no zrobiłem sobie taki też troszeczkę większy tutaj remont, jak iż wizualny, także też techniczny, cały kompletny napęd wymieniałem, wszystko nowe, prowadnice, plastiki, handbary, tak żeby go doprowadzić do stanu takiego igiełki. Jeszcze jedynie muszę łożysko główki ramy wymienić. Mam je na stanie, ale nigdy tego nie robiłem. I ze znajomym będę musiał się za to zabrać. Także na pewno to jeszcze będę działał. Tak, wracając do tej gadki. To mnie też się troszeczkę pozmieniało. W życiu prywatnym. Także wiecie, no. Pięknie. Także troszkę musiałem się skupić też na robocie, nie robocie. Musiałem odstawić na drugi plan te nagrywanie. Dawaj. Mokro, ale trakcji łapie. No jeszcze przy okazji, przy tym remoncie, to założyłem sobie tublica do tyłu. Wcześniej... Oj, coś się... tublica, tak jak mówiłem przed chwilą. Założyłem sobie Mecelera Six Daysa, znaczy chciałem założyć. Ale doszły mnie słuchy, że jest fajna oponka, co jest praktycznie tak jak Mecelerek nasz Six Daysowy. Nasza ulubiona opona. Wow, ale żebym to zmaścił. Więc wziąłem ją, bo było o 30 zł tańsza. No jak to się gada, niby niedużo, nie? Ale zawsze coś, co nie? Także troszeczkę zadbałem o niego. Próbowałem reanimować rozrusznik, kupiłem nawet nowy. Bo ja mam tą 212, przepraszam. Rocznik tą 250. Bardzo wdzięczny sprzęcik, naprawdę super mi się jeździ. Ale niestety no nie udało się go zreanimować. No ja tam próbowałem, szukałem nawet samemu, bo zamiast żaden mechanik. Także próbowałem to reanimować, ale ja sam nie dałem rady, więc muszę to oddać do mojego mechanika, który się zawsze opiekuje dobrze tą maszyną i zawsze pyk! Zawsze jak wraca od niego, to maszyna jest w zajebistym stanie, porobiona i tak dalej. Także ja wam powiem, że chyba z takiej jazdy to tyle. O! Z takiej gadki. Bo gadając i jadąc, to w moim wypadku nie jest chyba najlepszy pomysł.
się od razu zapowietrzyłem. Także wiecie, dbajcie tam ziomki o siebie. To teraz wiecie, co się dzieje. My młodzi, my to tam nic nam nie będzie, ale chodzi o te starsze osoby. Dziadków, wujków, rodziców. A najlepsze na tą pandemię to jest uciekać od ludzi. A gdzie to jest? Oczywiście enduro. Polecam i pozdrawiam was serdecznie. Myślę, że nie będę już was dużo tak ślęczał. No po prostu nagram następny filmik z porządnej jazdy z ekipą, nie? Trzymajcie się, hej!